28 lipca. Żywot błogosławionego Czesława, wyznawcy. Żył około roku pańskiego 1242. Błogosławiony Czesław był rodzonym bratem świętego Jacka, pochodził ze znakomitego rodu Odrowążów, a przyszedł na świat w Kamieńcu na Śląsku w roku 1185. Już jako dziecię zasłynął z pobożności i niepokalanej czystości obyczajów. Najmilszym jego zajęciem było gromadzić około siebie dzieci i naśladując kapłanów, miewać do nich kazania, zachęcając ich do cnoty i pobożności. Było to zapowiedzią przyszłej jego gorliwości w opowiadaniu Słowa Bożego. Ponieważ zaś pilnie się do nauk przykładał, wysłano go niebawem do Włoch, gdzie tak wielkimi postępami wkrótce się odznaczył, że po kilku latach uzyskał stopień doktora praw. Przestrzegał też ściśle czystości obyczajów, a ilekroć w nim się odzywały żądze, uciekał się do modlitwy i mówił do siebie: walcz dzielnie i pokonuj nieczyste chuci, Czesławie, z małej bowiem iskry łatwo może powstać pożar wielki. Po powrocie do Polski mianowany kanonikiem przez biskupa Iwona Odrowąża, pojechał razem z nim i z bratem Jackiem do Rzymu, gdzie z rąk świętego Dominika odebrał habit zakonny. Zapatrując się na tego świętego zakonodawcę, nie za długo doszedł w postach, modlitwie umartwieniu ciała, pokorze i posłuszeństwie do tak wysokiego stopnia doskonałości, że stał się przedmiotem powszechnego podziwu i wzorem godnym naśladowania. Wyjechawszy z Rzymu, udał się Czesław najprzód do Pragi, stolicy pobratymczych Polakom Czechów, gdzie z wielkim skutkiem opowiadając Słowo Boże, wielu zatwardziałych grzeszników nawrócił na drogę cnoty. Za jego też sprawą założony został w mieście tym zakon dominikanów, do którego nie za długo tak tłumnie cisnąć się poczęła młodzież i starsi, że klasztor wkrótce liczył 100 zakonników. 26 z nich poszło niebawem głosić Słowo Boże do Bośni i przypłaciło swą gorliwość śmiercią męczeńską. Później zwiedził Czesław pieszo prawie cały Śląsk, nawołując wszędzie do poprawy życia i pokuty. Praca jego nie była bezowocną, gdyż bardzo wielu porzucało drogę grzechu i nieprawości i wstępowało na drogę cnoty. Przybywszy do Wrocławia, postarał się tu o założenie klasztoru dominikańskiego, który też nie za długo stanął. Osiadłszy w nim, całe dnie trawił na posługach duchownych, już to odprawiając nabożeństwo, już siadając w konfesjonale i miewając kazania. W nocy zaś mało snu zażywał, lecz większą część czasu trawił na rozmyślaniach i modlitwach. Umartwienie ciała posuwał do tego stopnia, iż nieraz aż do krwi się biczował. To też już za życia rozliczne cuda rozniosły sławę niezwykłej jego świętobliwości. Pewnej matce utonęło razu jednego dziecię w rzece Odrze, ciało znaleziono dopiero po 8 dniach, ale już mocno nadpsute. Ufna w modlitwy i cudotwórczą moc Czesława, bierze niewiasta do klasztoru i prosi świętobliwego zakonnika, aby chłopca wskrzesił. Pada tedy kapłan na kolana i gorąco się modli, po czym powstawszy, rozkazuje dziecku, by ożyło. I otóż powstaje pachole zdrowe i czerstwe, jakim było dawniej. Stało się, iż Tatarzy, naród dziki, plądrując po całej polskiej ziemi, oblegli także Wrocław, pustosząc wszystko ogniem i mieczem, a nie przebaczając ni płci, ni wiekowi. Wrocławianie przestraszeni, schronili się byli do zamku, ale mocno się lękali, gdyż mieli za mało wojska ku obronie i szczupłe tylko zapasy żywności. Opuszczone wszakże miasto zajęli Tatarzy, otaczając zarazem zamek. W swej bezradności udają się tedy mieszczanie do Czesława z prośbą o ratunek. Tenże padłszy na kolana, polecił miasto opiece boskiej, po czym wyszedł na wały. Wtem ukazała się nad głową jego płomienista kula, która pędząc na tatarski obóz, tak pochańców przeraziła, że od miasta odstąpili. Skoro go obrano prowincjałem, to jest zwierzchnikiem zakonnym wszystkich klasztorów dominikańskich w królestwach polskim i czeskim, począł Czesław pieszo zwiedzać wszystkie klasztory rozsiane po tych krajach. Władzy swej nigdy nie nadużywał, lecz miłością i dobrym przykładem starał się braci zakonnych zachęcić do wzorowego życia i przestrzegania reguły zakonnej. Nie znał on wcale wytchnienia i wypoczynku, poświęcając wszystkie wolne od pracy chwile modlitwie i rozmyślaniom. Nadeszła nareszcie chwila, w której miał pośpieszyć po oczekujący go w niebie wieniec. Przed śmiercią zwołał zakonników, a upomniawszy ich, aby na włos nie odstępowali od nadanej im przez świętego Dominika reguły zakonnej, oddał Bogu ducha w roku 1242 i pochowany został we Wrocławiu w klasztorze dominikanów, lud zaczął go czcić jako świętego. Papież Klemens XI zaliczył Czesława w poczet błogosławionych, a Klemens XII dozwolił, aby mu w ziemiach polskich cześć oddawano. Nauka moralna. Niebezpieczeństwa na świecie porównane są do burzy morskiej,
pochodzą one z naszych namiętności, ze złego towarzystwa, od nieprzyjaciół naszych, jakimi są świat, ciało i czart, albo z niedbalstwa. Cóż trzeba czynić w podobnych razach? Trzeba na wzór uczniów Chrystusowych zbliżyć się do Zbawiciela, trzeba Go budzić szczerą modlitwą. Abyś bowiem uciekał się do Niego, zdaje się On być śpiącym i jakoby nie widział Twego niebezpieczeństwa, trzeba więc bezustannie do Niego wołać: Panie, ratuj mnie, bo ginę. Jeśli zaś pokusa nie ustąpi po modlitwie, upadnij do nóg Chrystusowych, oddaj się Jego opatrzności i nie lękaj się burzy, ale bądź pewnym, że ona wnet ustąpi, bo Jezus powstanie, uśmierzy wiatry i pogodę przywróci. Mała iskra często wielkiego pożaru przyczyną bywa. Mała nieuwaga na pokusy, zwłaszcza zmysłowe, niejednego do zguby wiecznej przywiodła. Dlatego też święci pańscy tak wielce się strzegli tych pokus i z tej też przyczyny uważał je błogosławiony Czesław jakby iskry piekielne, które niewinnemu sercu niechybną zgubę przynieść mogą. Czuwać tedy potrzeba, aby się oprzeć nieprzyjaciołom duszy, czuwać należy, aby nie wpaść w ich matnie. Czart przeklęty, silny nieprzyjaciel, chytry, okrutny, który na duszę naszą ma tysiące sposobów, pobudza nas, abyśmy więcej czuwali nad naszym zbawieniem, niźli nad zgubą naszą. Czemuż tedy tak spokojnie żyjemy bez troski o zbawienie naszej duszy, kiedy czart ani chwili nie traci, aby nas zgubić? Czuwaj i ty, miły słuchaczu, nad zmysłami, jeśli niewinności dochować pragniesz, a łatwo ugasisz małą iskrę, niełatwo wszakże uchronisz się od nieszczęścia, gdy z tej iskry małej na pozór już pożar piekielny powstanie w twej duszy. Modlitwa. Boże, który świętego Czesława dziewiczą czystością ozdobionego i gorliwością zbawienia dusz płonącego przez czyny świętości i rozszerzanie wiary w różnych narodach cudownym uczyniłeś, prosimy Cię, abyśmy za jego przyczyną zawsze w wierze wytrwali i do Ciebie, któryś jest jedynym sprawcą zbawienia wiecznego, za łaską Twoją dostać się mogli. Amen. Kochani, dziękujemy za to, że jesteście, za to, że słuchacie, zmieniacie swoje życie na lepsze, a także poprzez swój przykład wpływacie na zmiany w życiu osób, które napotykacie na drodze. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej pracować na większą chwałę Pana Boga już tu, na tym łespadole, to mówcie znajomym i bliższym i dalszym o naukach katolickich. Niech nauki i na nich mają większy wpływ w przemianach duchowych. Wyślijcie co jakiś czas do jednej czy drugiej osoby po jednym odcinku. Nie róbcie tego natarczywie, ale rozsądnie i z miłością. Jeżeli jakąś osobę znacie lepiej i wiecie, że ta konkretna nauka może jej pomóc, to wykorzystajcie ten moment i zachęćcie ją do wysłuchania. Jeżeli masz w swoim gronie osoby starsze, które nie potrafią same włączyć nauk katolickich, to przy okazji odwiedzin możesz zaproponować wspólne słuchanie. Dziękujemy za wszelkie Twoje zaangażowanie, a jeżeli masz taką możliwość, to prosimy o wsparcie modlitewne, chociażby przy codziennym pacierzu, o rozwój nauk katolickich, a także prosimy o wsparcie finansowe, każdy według możliwości. Dzięki Twojemu wsparciu nauki mogą się rozwijać i dzięki temu słuchasz tych treści teraz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci wobec najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poświęconych najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, a jeżeli w Twojej parafii nie ma takiego nabożeństwa, to możesz odmawiać je w domowym zaciszu przy wieczornych pacierzach. Tekst modlitwy znajdziesz w linku w opisie filmu. Zachęcamy również, aby próbować namówić księdza w swojej parafii do wprowadzenia tegoż nabożeństwa. Dawniej było ono w każdej parafii, tak jak majowe czy czerwcowe. A nazywano je powszechnie, jak się domyślacie, nabożeństwo lipcowe. Pamiętaj również o modlitwie w obronie Krzyża Świętego, wieszajmy krzyże wszędzie, gdzie możemy i w ten sposób świadczmy o Chrystusie, a także módlmy się za Polskę, za rządzących naszym krajem, aby dobry i wszechmogący Pan Bóg obdarzył nas w przyszłości najlepszymi możliwymi rządzącymi, aby niszczył zakusy złego wobec naszego kraju i nawet złe i podstępne decyzje rządzących przekształcał w dobro. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zrób to teraz. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dzięki temu nasze treści mogą trafiać do większej ilości osób i przemieniać ich serca. Dla nas ta liczba nie ma znaczenia, ale media społecznościowe tak to wymyśliły, że im więcej subskrybujących i obserwujących, tym większy zasięg dla filmów. A jeżeli już subskrybujesz, to pamiętaj kliknąć lajka i dodać komentarz, to również pomaga w zasięgach. Bardzo dziękujemy.
Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.